Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku zdrabkowym i w tym wypadku jest to, słuchajcie, premierka Ekstremalne 7. Będziemy starali się zostać tutaj milionerami, może nawet 2 miliony, bo to jest taka ciekawostka. Wiem, że do sprawdzenia przez każdego, bo zazwyczaj w zdrabkach za 20 zł jest faktycznie do wygrania ten milion, ale jest tylko jeden milion, tak? Jedna jest główna wygrana, natomiast w tym wypadku te główne wygrane są dwie, więc być może to już by było po prostu, nie wiem, to bym sam nie uwierzył, to bym uznał, że to jest mój sen tylko, ale być może. Tutaj mamy milion i mamy milion, więc za chwilę będzie 2 miliony tutaj w kieszeni. Tak, pomarzyć można. Już pomarzyliśmy. No dobrze, tak czy owak. No, mamy nową zdrapeczkę. Fajnie, mamy szansę na milion. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No to co? No, dwie zdrapeczki, czyli mamy szansę na 2 miliony, tak? Żeby całą tutaj główną pulę zgarnąć. Wydatek 40 zł, no bo zdrapeczka po 20 zł. Wy pewno już widzieliście na innych kanałach tą premierkę, wszystko. No bo ja tam no nie mogę, po prostu fizycznie nie jestem w stanie, wiadomo, praca i takie sprawy, że po prostu, żeby nagrać z rana. No ale sobie ją omówimy, oczywiście. No co? No taka standardowa, podłużna, tak? One często te 20 zł tego typu są. No oczywiście musimy zdrapać. Tu będziemy mieli symbole i tu wygrane kwoty. No i musimy mieć adekwatne symbole. Na pewno to będzie siódemka, bo w końcu jest ekstremalna. Znajdź symbol pliku, tak? Pod warstwą ścieralną. Bo ja tak czytam, żebyście wy widzieli tekst też. Pod warstwą ścieralną i wygraj przypisaną do niej kwotę. Sprawa jasna. Znajdź symbol siódemeczki i wygraną może będziemy mogli sobie pomnożyć, więc w ogóle będzie bardzo miło. No ale jak już w ogóle znajdziemy taką sztabkę, zakładam, że to jest złota, to przypisaną kwotę pomnożymy razy 5, więc to już w ogóle będzie dzikie szaleństwo, słuchajcie. 49 milionów, tak, przeznaczyli na wygrane. Jakieś 3 razy tyle pewno kosztują wszystkie losy. Czyli jakieś 100 milionów do kieszeni lotto. No, jeszcze wydruk, więc niech będzie, że 90 milionów zarobimy na tej zdrapeczce. No ale co? Zasady. Każdy, kto drapie, musi znać zasady, że lotto musi przede wszystkim wygrać, a potem my. No dobra. Co my tu mamy? A, jeszcze numereczki. Numereczki są fajne, bo mamy sam początek paczki, bo mamy jedynkę i dwójeczkę. Więc mam nadzieję, że tutaj ten początek przyniesie nam szczęście. Zaczniemy sobie oczywiście od jedyneczki, a potem zdrapiemy dwójkę. No to co, drapiemy, chociaż zanim jeszcze tego zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, koniecznie tam z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych premier lotto, zwykłych miksików, zdrapek, jakichś rywalizacji, no wiele tego jest, a w końcu będzie, być może dziś, będzie wydrapanie głównej wygranej w zdrapkach, bo będziemy drapać tak długo, aż nie wydrapiemy głównej wygranej. Zachęcam również do obejrzenia. Oczywiście, jeżeli interesuje Cię coś takiego, zawsze wieczorem staram się nagrać i wrzucić jakąś grę komputerową. Myślę, że wielu z Was może też to zainteresować. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, jakiś komentarz pod filmem. Wszystkie komentarze czytam, na wszystkie staram się odpisywać. A teraz już dość mojej gadaniny. I drapak w dłoń i jedziemy. Jeszcze test warstwy ścieralnej przecież, nie? To też jest bardzo ważne. Fajna warstwa. Naprawdę robią teraz fajne te warstwy. Teraz naprawdę fajnie się drapie, ani nie trzeba jakoś specjalnie ostrzyć tych drapaków, nie nic. Nie jak to w tych starszych zdrapkach. Oby trend się nie zmienił. To dobra. Balsam, gwiazda, na razie nic, ale spokojnie, jeszcze dużo tego jest. Plecak. Podkowa, narty, świnia, normalnie świnie nam tu podrzucili, korona, awokado,
Zegar. Diamenty, diamenty, słuchajcie, no ale akurat nie ta zdrabka. Nie ta zdrabka, bo często przecież diamenty informują nas o wygranej. Przesuniemy sobie dalej i jedźmy dalej. Muszka. Rowerek. Biedrona. Cytryna. Plecak. Wiśnie. Melon. Perła. Oj, czyżby pierwsza w zdrabce była pustakiem? No, oby nie, słuchajcie. Słońce. Pierścień. Trofeum. Chmury. Auto. Może wygrałem auto? I zadzwonię do lotto, słuchajcie. Po tym zadzwonię do lotto, że słuchajcie, proszę Państwa, wydrapałem. Czy ja wygrałem jakieś auto? Chyba taki mały resorek. No, żeby chociaż na resorek były, aby dwie dychy były, to jakiś byśmy resorek mały kupili, nie? Mamy palmę i mamy ananasa. No niestety, nie było ani pliku, ani siódemki, ani sztabki. No na pewno nie będziemy, nie będę dwumilionerem, tak? Na pewno nie będę za chwilę miał na koncie 2 milionów, ale cały czas jest szansa na 1 milion. Myślę, że na moje skromne tutaj potrzeby ten milion w zupełności by wystarczył. No dobrze, sprawdźmy sobie kontrolne. Gdzieś one tu na pewno są. Ale warstwa ścierana naprawdę godna polecenia. Ogólnie chyba teraz wszystkie są z fajną warstwą ścieralną. A przynajmniej taką naprawdę miłą do zdrowia. A wiecie co, sprawdźmy sobie. Co by było jakby diamenty? 500 zł, a auto ile warte? 1000 zł, no to takie słabe auto. No może nie resorek mały, ale to takie bardzo jakieś słabe auto za 1000 zł. No dobrze, patrzymy te kontrolne. Oho, już coś tutaj jest. Jest G. H. No, a więc słuchajcie. LG i H oznacza pustaka w zdrapeczce ekstremalne 7. No, coś dziwnego, no. Zawsze trzy różne oznaczają tutaj nam pustak. A tu jeszcze sobie sprawdzimy, bo tu pewno jest ten kod. Dokładnie. O, tutaj, gdyby co, to tutaj wiemy, że jest kod. No, tutaj dla nas nam to zupełnie nic ten kod nie daje, no bo. Pustaka się nie odbiera, tak? Te nic nie płacą za pustaka, niestety. No ale mamy zdrapeczkę z numerem 2. Jedziemy, no mam nadzieję, że tu teraz, no to już coś będzie. Gwiazda. Piłka. Trofeum. Perła. Słońce. Podkowa. Awokado, cytryna, kwiatek, kawa. O, kawę mi się napiło. Zaraz po nagraniu sobie zrobię. Szczerze. Tak mnie naszła, tak mnie tutaj zainspirowała zdrapeczka. Diamenty, oj, niedobrze, niedobrze. Trochę musimy tu napięcie budować, bo co to za same pustaki? Biedronka. Chmury. No czyżby nic? No nie, no nie może tak być. Rower. Jest znowu samochód, od razu sobie sprawdźmy. Łek, tu samochód za 100 zł, to już w ogóle. To już w ogóle bieda. A tutaj diamenty ile? 5000. To by była piękna wygrana. To by była taka naprawdę, wam powiem, że naprawdę by człowiek zaszalałby. A 5000, no jest faktycznie w zasięgu, takie oczywiście każdy można wygrać, ale no 5000 to jest takie naprawdę, że idzie wygrać, tak? No bo to tu w tym wypadku to jest trzeciego stopnia, to w tych małych zdrabkach to nam się udało trzeciego. A! Patrzcie, spóźniony, przecież nie spojrzeliśmy na tabelę wygranych. Wy pewno już znacie tę tabelę wygranych, no ale przecież omówmy sobie. 9 stopni, 20, 40, 100, 200, 500,
tysiąc, 5 tysięcy, 50, no i milion. No to co? Trochę zostało. Zaciśnijmy kciuki, żeby chociaż zwrocik był, żeby chociaż połowa nam się zwróciła tutaj. Plecak. Balsam. Portfel. Muszka. Świnka. Zegar. Ananas. Wiśnie. No to ostatnia szansa. Ajajajajaj. Palma. No niestety nam się nie udało. Bardzo niefajnie. Już sobie sprawdzamy kontrolne. A tym razem po tej stronie. No szkoda, bo naprawdę liczyłem, że jakiś chociaż zrocik tutaj wpadnie. A niestety jest pustak. G, D, I, L. No czyli co? No podsumowanie będzie krótkie i nie za wesołe, niestety nie za wesołe. Na dwie zdrapeczki ekstremalne 7 z numerkami 1 i 2, czyli sam początek paczki. Mamy dwa pustaki, no niestety, czyli na 40 zł wydanych mamy 40 zł w plecy. No przykro, przykro trochę, chociaż zdrapka fajna, fajna, bo mi się podoba, taka zielona, takie ekstremalne, jest ta złota siódemka, drapy się bardzo przyjemnie, podoba mi się, no kiedyś tam na pewno jeszcze zagości, chociaż jakoś nie pałam, żeby od razu ją znowu kupować, no cóż, zobaczymy, na pewno ją jeszcze kiedyś wymęczymy, na pewno jeszcze kiedyś spróbujemy zgarnąć tutaj w tej zdrapeczce ładny milionik, no chyba, że może padną już dzisiaj 2 miliony, no to już nie będzie, już może tak się zdarzyć, że na premierce padną 2 miliony, tak? Jeżeli wierzymy faktycznie, że lotto, myślę, że tak jest, że lotto faktycznie tutaj daje, no to losowość, tak? No czyli teoretycznie pod rząd mogłyby być, wiemy, że to jest szansa, że tak by się ułożyło, to jest wręcz żadna, że pod rząd by były 2 miliony, no ale jeżeli jest zasada losowości zachowana, to teoretycznie mogłoby tak być. No dobrze. Ja wam bardzo dzisiaj serdecznie dziękuję. Życzę wam o wiele, wiele, wiele olbrzymio więcej wygranych w tej właśnie zdrapeczce, na tej premierze. Życzę oczywiście wszystkim, no bo dopiero co wróciłem z pracy, więc jeszcze nie widziałem, jak inni drapią, więc życzę śmiało tutaj wszystkim drapiącym na kanałach. Mam nadzieję, że fajne tutaj już wpadły lub jeszcze wpadną wygrane. No i wszystkim, którzy tą premierkę sobie też robią w jakimś zaciszu domowym, żeby tutaj naprawdę same te wygrane, słuchajcie, z podium wpadały. Czyli same miliony, 50-tysięczki i 5-tysiączki. Naprawdę ze szczerego serca wam tego życzę. Zachęcam jeszcze tylko do subskrypcji, łapeczki, jakiegoś komentarza, będzie mi bardzo miło i dłużej bardzo już nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia. Cześć!